Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Denel, a moi dzisiejsi goście to Marta Podgórnik, Roman Honet i Filip Zawada. Tomek Zawada dzisiaj jako Tomek. Tak poprosił, żeby go... jednakowoż na książce jest napisane Filip. I ja też mam scenariusz, nie tylko Adam Wideman miał scenariusz, ja również go mam. Ma takie żółte, ładne kolorki, gdzie mam przejść do kolejnego momentu. Mam też stoper. Wszystko to jest bardzo profesjonalne. I zaczyna się to od słów takich. Wchodzi Jacek, wita trójkę autorów, opowiada o odsieczy z 1999 roku. To jest, jestem jedną osobą na tej scenie, która tam nie była. Co więcej, wtedy nawet nie wiedziałem, że istnieje taki festiwal pewnie i zdecydowanie na nim nie byłem, tym bardziej. Ale mamy trójkę autorów, którzy wtedy byli i występowali w wieczorze odsieczowym, czy w spotkaniu odsieczowym. Jest zapis wideo z tamtego festiwalu, z tego wieczoru, który ponoć od bardzo dawna nie był pokazywany, więc prosimy o ten schodowy zapis. Chciałem wam przeczytać taki wiersz, w którym będziecie musieli mi krzyczeć coś. I to jest dyska pod tytule Psychozabawa. Zaczynam czytać. Ta Adin, dwa, cztery, piątek. Paweł jest już po czterech piwach i setce. Na dysce w remizie jest już sporo ładnych dziewczyn z okolicznych wiosek. Wśród nich najbardziej oblegana Beata z Brzegu. Czy sądzisz, że powinien wypić jeszcze jedno piwo? Jeżeli tak, przesuwasz się na dwójkę. Może jednak ma podejść i zagadać. Jeśli się zgadzasz z drugą możliwością, szukaj trójki. Co wybieracie, dwójka czy trójka? Dwójka? Kto jest za dwójką? Ręka w górę. Kto jest za trójką? Ręka w górę. Więc trójka. Paweł przedziera się przez tłum osiłków. Kilku bardziej przyjaznych radzi mu, żeby poszedł się napić. Jeżeli myślisz, że posłucha ich rady, przesuwasz się na dwójkę. Jeśli nie, brnie dalej do czwórka. Kto jest za dwójką? Ręka w górę. Czwórka. Słyszałem czwórkę. To daje czwórkę po raz pierwszy, po raz dziesiąty. A wtedy siedzieliście na schodach, jak widać na załączonych obrazkach. Teraz zostaliśmy przeniesieni do łazienki. Nie wiem, czy to jest awans, ale są kamienice, które nie mają łazienek, ale za to zawsze mają schody, więc może to dobrze. Może jakiś awans technologiczny. I chciałbym was zapytać po pierwsze, w jakim wyście byli wtedy miejscu literacko, kiedy się pojawialiście na odsieczy i co ta odsiecz dla was znaczyła? Jacku, strasznie trudne pytania zadajesz. Wiesz, ciężko się mówi o jakimkolwiek miejscu literackim, w jakim można się znajdować, zwłaszcza z własnej perspektywy. No, na pewno wielką radością było dla mnie to zaproszenie, ponieważ były to czasy, kiedy fascynowaliśmy się festiwalami literackimi i traktowaliśmy je jako święto i okazję do czytania wierszy i spotkań towarzyskich. Dla mnie ważne, może powiem tutaj truizm, ale chyba tego się tutaj ode mnie oczekuje podczas tego spotkania, że było dla mnie ważne, że jestem tam najmłodsza i jestem jedyną dziewczyną. I w zasadzie nadal jestem najmłodsza i jestem jedyną dziewczyną, więc jestem w tym samym miejscu. Ja powiem krótko, dla mnie wtedy wobec tego, że nie było nagród literackich w rodzaju tam Nike, Silesiusa, Gdyni i tak dalej, to zaproszenie na port, czy fort, jak się to wtedy nazywało, bo nie pamiętam, jak się nazywało,
do Legnicy miało swoją rangę. To była duża rzecz. Mało tego. W tej Legnicy na sali siedziało 300 osób i jeszcze w korytarzach w teatrze też siedzieli. To było wow, coś niesamowitego, że taka wspaniała rzecz mogła powstać w tak właściwie prowincjonalnym miasteczku. Duża rzecz, nie powiem. Sam festiwal przeżyłem w sposób normalny. Niemniej, jeżeli chodzi o całą oprawę i przede wszystkim ilu ludzi wtedy przyjechało, nie było netu. Ważna rzecz. Mnóstwo. Wspaniałe. Dziękuję. Cześć, Patryk. No, jak Państwo widzieli, no, jaki byłem na tym filmie, wiadomo było, jaki byłem głupi i taki trochę zostałem. Ale przyjazd na tamtą odsiecz jakby w sumie z niczym mi się nie kojarzył. Jakby nie wiem, czy to była dla mnie nominacja, czy nie nominacja, bo w sumie wszystko miałem w dupie, bo byłem punkowcem i jakby na tym polegała moja rola w społeczeństwie. Byłem super młodym, takim młodym gościem bez mózgu. No i w sumie jakby co może pamiętać gość jakby bez mózgu z takiej imprezy. No właśnie, nic. I dziękuję Ci za podpowiedź i... Dwa złote. Dobra, już 2 złote. Jestem dłużny, więc oddaję mikrofon. Kiedy zaprotestowałem przeciwko temu, że mam wspominać rok 1999, w korespondencji mailowej z naszym wydawcą, bo on zadzwonił do mnie i powiedział, że ty zaczął mi przygotowywać. Mówi, słuchaj, to ja ci opowiem takie różne anegdoty. No i rzeczywiście te anegdoty były bardzo interesujące i takie świeże i dla mnie to były anegdoty, które mógłbym Państwu opowiedzieć, czy raczej przepowiedzieć. Problem w tym, że jak się okazało, wszystkie one są w katalogu wspomnień z Fortu i Portu 1996-2015. Więc nie są aż tak porywające, jak sądziłem. I czy w związku z tym wy macie jakieś takie rzeczy, które wam się zapamiętały, czy to z tego konkretnego spotkania odsieczowego, czy w ogóle z tych spotkań kuluarowych, pobocznych, potajemnych? Ze spotkań w Legnicy w ogóle? Ze spotkań w Legnicy, tak, pamiętam, jak Adamowi Wiedemanowi złamali szczękę na dworcu, bo po prostu poszliśmy jeść coś nieopatrznie i tą rzecz pamiętam. Pamiętam też, że siedząca obok mnie Marta się na mnie obraziła. Zresztą obrażała się na mnie dwukrotnie, ale po wielu, wielu latach się przeprosiliśmy i dlatego możemy na powrót siedzieć tutaj razem obok siebie. Ale no, wynikało to z tego, że po prostu byłem po prostu trochę kretynem. No i z tego, zresztą, no, co mam powiedzieć? Ja mam opowiadać. No po prostu człowiek ma tam lat, nie wiem, 19, napisał coś i co on ma w sumie do powiedzenia? No, nic nie ma do powiedzenia specjalnego. No. A jakie było pytanie? Już jest okej. A chcesz też odpowiedzieć na to pytanie? Ja po prostu się z tobą zgodzę. Miałam 20 lat, byłam zakochana, zaproszono mnie na festiwal. Było wspaniale, reszta niecenzuralna. Ja pozwolę sobie nie zanurzać się tak w osobistościach i w sprawach osobistych. Byłem na porcie, czy forcie, nie pamiętam, dalej. Legnica, to był rok 1999, dawno, 16 lat temu. Mnóstwo ludzi. Ogromna chęć do słuchania liryki, niedostępnej przez internet, przez inne źródła transferu informacji. A co mnie urzekło, to chyba to, że Artur Burszta jako jego organizator wytoczył 2 beczki piwa. Pipę już miał. I wtedy przyszli dresiarze i powiedzieli, kolego, bo oni przyszli z taką 1,5-literową butelką pustą po rężadzie, wiecie Państwo, jakie to są, tak jak dzisiaj. Nie nalałbyś nam tego piwa, byśmy byli bardzo wdzięczni. I on mówi, nie ma problemu. Nalałem im, było bardzo fajnie. I
nie straszyli nas dalej ani w ogóle. Marto, ty, jak wspomniałaś, byłaś jedyną dziewczyną i najmłodszą uczestniczką ówczesnego festiwalu. Jak to widzisz z tej perspektywy? Bo rok temu było spotkanie z, czy cały cykl Festiwal Genderowy i Inga Iwasiów na scenie dokonywała, prowadząc spotkanie z Irwańcem i Ljubką, w zasadzie dokonała małego wykładu genderu na oczach publiczności. Czyli to się jednak, mam wrażenie, bardzo zmieniło pod tym względem i jest też dużo debiutów w połowach, było debiutami dziewczyn. Jak to widzisz z tej perspektywy, te zmiany z klubu męskiego na klub mieszany, nie tylko w portach i fortach, ale też w całym wydawnictwie? Co ja sądzę o technologii gender, to jak sądzę, wszyscy wiedzą. Wiesz, trudno mi mówić, dlatego że w zasadzie dziewczyny, moje koleżanki po piórze, nie tylko z naszego wydawnictwa, no, eksploatują ten temat w sposób nieznośny, a ja wolę rozmawiać o książkach bez podziału na męskie i damskie. Fajnie, oczywiście się cieszę z każdej dobrej książki, nie ma absolutnie znaczenia, kto ją napisał. No a że dziewczyn jest rzeczywiście więcej, no mam na prywatkach większą konkurencję, to i tyle. To teraz może pierwszy blok czytania. Psykania tutaj są w ogóle, bo to państwo no, tylko częściowo widzą, to jest w ogóle tłum ludzi na tej scenie, oni są pokrywani, oni są w ogóle w jakimś takim okopie tutaj, oni psykają. Muzycy sobie psykają. Dobrze. To w takim razie pierwsze czytanie Marta Podgórnik z najnowszej książki. Zapraszam. XXL. Mały pajączku zimy, mała piąstko gradu. Łezko żalu, gdy sama pod tym niebem z gromnic idzie w niebieskim szalu, do nikogo, po nic. Małe nożyczki z wiórków, obrączko z obierek. Z podręczników wycięła papierowy ogród. Jego środkiem płynęła rzeka, płyn do podłóg. Kiedy wreszcie umarła, krwi nie było wiele. Pieliła ogródek zasłuchana w bramsa. Zamiast powieści rzeki wolała nowelę. Z piekieł resentymentu rodziła się szanta. Zatem jednak modernizm, zapytała szeptem zbyt teatralnym, zawsze urodzi się w piekle. Dziękuję. Laudacja na wybrzeżu. Połączyć was w dedykacji, bo chyba nie poszlibyście razem na piwo. Podziękować jurorom, jakby na tym lub na tamtym świecie coś zależało od nich. Czym jest coś? Położyć się na wznak, zapalić. Już nigdy nie chodzić na wiadukt, nie siedzieć na schodach, nie patrzeć na rzekę, mieć pod stopami heblowaną kładkę. Zdążyć na przesiadkę na dworcu centralnym. Wręczyć bratu kartkę, niech już zawsze kończy 18 lat. I podziękować światu, miły jak na świat. Połączyć was w dedykacji, bo ze mną jednak chodzicie na wiadukt, na piwo, na tequille, absynt, na plażę, na papierosy, na balkon, gdy wieje i na nudne filmy. Są taksówki, hotele, samoloty, statki i dancingi w niszowych kasynach na statkach. Reszta też istnieje w odmiennych przypadkach. Żyć, nie umierać, heblowana kładka. XXS. Nie chodź się bawić nad głęboką wodę. Widziałam we śnie. Jest brudna. Jak krwawienie miesięczne, płyny porodowe. Brudna jak myśli, które mam o tobie. Złota tafla, gdy pęka, szczerzy się zdradziecko.
moje nienarodzone i jedyne dziecko, nie chodź się bawić nad głęboką wodę. Klasyka gatunku. W nie tak ponurym wcale zawieszeniu, kiedy dzień na wyścigach wieńczy noc w muzeum, jej książę w swojej wieży między akordami wierzy, że to szlachetnie iść z sobą na wojnę. Swoją samotnie unosi w etui po smartfonie, co miało wisieć w szarosinej toni zatrze spocone dłonie. Po co uciekasz, dziewko, próżno licząc na dawne pogonie? Mój dom jest moim zamkiem, drwi echo na błoni. Już w nim nawet nie straszy. See you na peronie. Transakcja dla Tadeusza Dąbrowskiego. Katolik pisze, że poezja pojawia się nagle. Tak to zrozumiałam. Podczas podróży autem lub w trakcie masturbacji z myślą o żonie. Raczej nie jestem w temacie, podczas autoseksu fantazjuję o gwałcie zbiorowym. Czasem o nim, kiedy się rozbiera przy wygaszonym świetle, tylko do bielizny, jakby to, co do pokazania, było do ukrycia. Przełożyliśmy się na siebie całkiem zgrabnie. Mogę pić wino, łazić po mordowniach, fotografować kościół, kolejny, następny. Tak jakbym zapomniała, że istnieją mosty, wiadukty, kawalerki, szopy i drewutnie. Mokre, jakbym zawisła w próżni, między tak a nigdy. Obiekty sztuki dla Krzysztofa Siwczyka. Są ulotne, Krzysztofie. Teraz muszę pisać klasycystyczne wiersze, rzeźbić je w metalu, wykuwać z granitu i odlewać z brązu. Brzmi wstrętnie, prawda? Są tak nudne, Maćku. W całym tym Sztokholmie nie ma jednego spożywczego sklepu. Nie ma szronu na szybach drogiego hotelu. Prawdopodobnie można tu spać z kimś, kogo nie trzeba by pytać o imię. Przecież to też brzmi nieźle. Na parterze basen, śniadania, jeśli wliczyć łososia, nie licząc krewetek. A więc jestem krewetką zamieszaną w koktajl, sąsiadującą z ławicami innych. Im dłużej o tym myślę, tym mi się podoba. Trzy. Ululaj się w kołysce tlenu, przykryj gałązkami. Dobrze już nie ma, zło jeszcze nie przyszło. Pierwsza miłość pochodzi od Boga, powiadają. Można ułożyć sobie życie między koszulami. Następna, druga, pochodzi od ludzi. Zaprasuj w kant spodenki, bluzki z mankietami. Miłuj żelazko, ciesz się, że się budzisz. Trzecia podobno pochodzi od diabła. Jest ładna, ma pazurki w kremowej tonacji. Usiłuję zdjąć majtki. Pogoda jest taka jak gospodyni, duszna i do bani. Znajduję trefny billing między rachunkami. Środek. Nie boję się tego, że będziemy widywać się rzadko, że zostawisz mnie nagą przed ważną prywatką, żeby lał na mnie deszcz. Niechże sobie leje, niech pada i mrzy i siąpi i niech z nieba lecą słodkie kulki gradu, a chmurki niech będą z waty cukrowej i anielskich włosów. Nie boję się pójść z tobą w sobotę na wiadukt, patrzeć w tory i rzeki i prosić, niech nas to nie spotka. Mówisz o piekłach. Piekłem jest piekło przekładu, kiedy język nie kwapi się wślizgnąć do środka. Twoi wisielcy, moje topielice, nie trzeba czytać wierszy, by odkryć różnicę. One się durne topią, oni sobie wiszą. I kto tu komu kopią, a kto komu kliszą.
Ten, który zaklął moje serce w lód, nie ma dziś władzy nad moim językiem. W tej jednej sferze pozostałam wolna i tylko w tej nagle jestem nie ma. Dobrze. Oksymoron. Kochała, kiedy to znaczyło samotność, lecz skąd ma wiedzieć, czy zniosłaby bliskość? Kadry suną powoli, oczy są zmęczone. Światło może się zdarzyć, ale tylko sztuczne. Przychodziła zziębnięta, zmarznięta na kość, przemoknięta, ślepa. Brał ją bez sensu i to było piękne. Dziś, gdyby miała podać definicję piękna, weź zmęczoną, zgorzkniałą, zmokniętą kobietę i kochaj się z nią, jakby świat się właśnie skończył. Skończy się, kiedy zaczniesz myśleć o miłości, co samo w sobie jest oksymoronem. Sopot. Zuzia Cudny przedstawia swoje nowe dzieło. Maryla Rodowicz szuka gitarzysty. Tak jest ze wszystkim. Było, nie minęło. Bo krewkie rytmy wiodą samobójców pod wspólny prysznic i wspólne placebo w miejsce realnej ikry. Zapytaj, dlaczego mam w oczach łzy, nie iskry. Zuzię z jej nowym dziełem i złotą Marylę pochłonie ten sam ogień. Ogień oczywisty, zimny, jak te sylwestry przetańczone solo. Wtedy mój kajak cicho zatonie w jeziorze, a twoja łódź nas olśni przy sopockim molo. Dziękuję. Marta Podgórnik. Zbigniew Mache jest, nie ukrywam i nie chcąc robić Zbyszkowi przykrości, trochę starszy ode mnie, więc może patrzy na wszystko bardziej całościowo. Z mojego punktu widzenia to poeci są bardzo nieistotni, bo ja mam znajomych polonistów, bibliotekarzy, którzy nie mają pojęcia, kto to jest Świetlicki, mają mgliste pojęcie, kto to jest Wojaczek. Poeta we współczesnym społeczeństwie ma przede wszystkim przed sobą misję przetrwania. On musi się tam chwytać różnych zajęć, prosić ministra o wsparcie i tak dalej. Jeżeli on przetrwa, to znaczy, że jest już na tyle zdeterminowany, że jest w stanie coś narodowi przekazać, o ile mu starczy czasu, bo tam na przykład stanie w urzędzie pracy po zasiłek, to dużo czasu zajmuje, zwłaszcza dziesiątego. Myślę, że tradycja nie powinna obciążać, tylko uskrzydlać do poszukiwania jakichś nowych rozwiązań. Czy myślę, że powiedzmy słowa typu Bóg, honor, ojczyzna są równie uprawnione w poezji, jak słowa typu tam McDonald, karabin maszynowy, czy tam talk show. Nie ma problemu, te słowa wchodzą do jakiegoś krwiobiegu językowego, no i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast jeżeli ktoś w tej chwili pisze tak, jak się pisało 50 lat temu, no to no siłą rzeczy jest nie na czasie. Nie mówię, że poeci powinni się zająć handlem i tak dalej i nie tracić czasu na pisanie, ale no ten czas przynajmniej przeznaczony na publikację tych wierszy i próby jakiegoś medialnego zaistnienia jest moim zdaniem stracony, bo jakieś zaistnienie w świadomości społecznej jest możliwe po kilkudziesięciu latach, na ogół pośmiertnie. No dobrze. Misja przetrwania poety. Jak przetrwałaś te 16 lat, odkąd wypowiadałaś te słowa? Poetycko. No i czy rzeczywiście nadal masz poczucie, że żeby zaistnieć trzeba tych kilkudziesięciu lat? To wiesz, no czym jest tak naprawdę zaistnienie? Ja wtedy byłam strasznie młoda, jak to mówiłam, ale z myślą przewodnią się zgadzam nadal. Zwłaszcza co do stania po zasiłek dziesiątego, straszliwy tłok wtedy. Nie ma wtedy czasu na czytanie i pisanie, bo trzeba łokci używać. Ale na szczęście na tyle moja sytuacja rozwinęła się w dobrym dla mnie kierunku, że mogę się zajmować literaturą i tego zasiłku już nie potrzebuję. Robię to, co lubię, z ludźmi, których szanuję. Czytam, piszę i to jest przyjemne, bo to chciałam robić w życiu, więc no, to taki komentarz. Bo wiele też z tych lat nie tylko wydawałaś w biurze, ale również pracowałaś w biurze przy różnych projektach, a w wydawnictwie, właśnie jakbyś mogła powiedzieć o tej, to się zawsze tak mówiło, tacy konferencjerzy, jak ja jestem w tej roli,
Czy możesz opisać swoją przygodę z biurem? Chociaż to jest oczywiście żadna przygoda, no to jest ciężka praca. No. No wiesz, Jacku, myślę, że wielu z nas siedzących tutaj przez dni festiwalowe i na scenie, i na widowni przeżyło swoje wspaniałe, osobiste przygody z biurem. Niektóre wieloletnie, niektóre bardziej incydentalne. I myślę, że jest to kwestia dosyć intymna. Nie pytam o kwestie intymne, pytam o kwestie oficjalnej współpracy. Jest wspaniale. Jak to zawsze mawiam w takich chwilach, trudno, jest świetnie. Ale tych kilkanaście lat to jest wiele książek na twoim koncie. W ostatnim czasie mam wrażenie, że nawet tak jakby przyspieszyło, dosyć często wychodzą. No i od dłuższego czasu jesteś wierna jednej oficynie, czyli coś się tutaj trzyma poza tym, że niestety jest świetnie. Co takiego? I co jest też szczególnego w tej ostatniej książce? Co jest innego od pozostałych? Czy może traktujesz to jako przedłużenie jakiegoś projektu poetyckiego? Wiesz, wydawanie, wierność jednemu wydawnictwu to jest przede wszystkim sytuacja ogromnie wygodna dla pisarza. Łączy się to z jakby obopólnym zaufaniem, też z takim zwykłym spokojem, że ja nie muszę książki, którą napiszę, rozsyłać, prawda, proponować, negocjować i nie do końca być pewną wyniku. A tutaj po prostu w pewnym momencie, kiedy książka jest gotowa, to Artur Bursztyn wielkodusznie ją wydaje. I w ten sposób sobie funkcjonujemy, robiąc też różne inne ciekawe rzeczy, takie jak serie debiutanckie, połów, projekty edukacyjne, ale o tym na pewno Artur wielokrotnie mówił. Mam to w scenariuszu. Aha, to widzisz. Zaraz do tego dojdziemy. No widzisz, przez te kilkanaście lat wspólnej pracy w zasadzie mogłabym z powodzeniem zastąpić Artura Bursztynę, ponieważ wszystkie jego przemowy znam na pamięć. Mówię to oczywiście z ogromną czułością, bo poza tym mimo różnic zdań i tarć, które się pojawiają, też oczywiście nie wszystkie projekty mnie zachwycają. To nawet lubię mojego wydawcę, a nie każdy może to o sobie powiedzieć. Kolejny fragment, tym razem nie z kroniki, tylko coś innego. Podpisali, że z kroniki. Postanowiliśmy się przysiąść, bo zainteresował nas krytyk literacki z wędką. Właśnie, Karolu, ty jesteś zapalonym wędkarzem, ale również głównym selekcjonerem tegorocznej edycji projektu Połów. Ja rzeczywiście lubię łowić, ale w tym sensie, że wyławiać jakieś ciekawe talenty poetyckie. No nie wiem, co ten rok przyniesie. Biuro Literackie stworzyło szansę. Młodzi ludzie mogą nadsyłać swoje zestawy. Mniej więcej do 13 wierszy, jakoś tam zatytułowane. I co miesiąc będziemy kogoś wyławiać z tej gromady piszących i wysyłających. Dodam jeszcze, że taki najlepszy młody poeta wyławiony danego miesiąca będzie prezentowany w programie Poezję. 7 z każdego miesiąca wyłowionych młodych poetów, debiutantów będzie walczyć o możliwość wydania arkusza. W perspektywie debiutanckiej książki. Tak? Oczywiście, a gdzieś tam w jakiejś perspektywie na pewno stoi przed takim debiutantem wydanie tomiku, pierwszego w życiu tomiku. Dlatego zachęcam bardzo gorąco, przysyłajcie swoje wiersze, nie chowajcie się z nimi po szufladach, nie szufladach, pod szufladach, nie wiem gdzie. Po prostu przysyłajcie do mnie. Postaram się sprawiedliwie z tych płytkich wód wyłowić was i okrzyczeć pierwszym sumem młodej poezji. Bierze. Więc oczywiście Marta Podgórnik, czuły sejsmograf myśli Artura Bursztyny, od razu wyczuła, w którym momencie będzie o połowie. Otóż teraz jest o połowie.
I chciałem was zapytać, i ciebie Romanie, i ciebie Marto, o pracę z debiutantami, o te spotkania, o tych młodych ludzi, którzy przychodzą na pierwsze spotkanie i warsztatowe i mówią, że oni chcą się zająć poezją, ponieważ sądzą, że w tym są pieniądze i na tym zarobią. Jak wam się układa ta współpraca? Ja bym powiedział tak, że to jest kwestia raczej oczekiwań, które nie sprostają rzeczywistości, siłą rzeczy. Nie sposób żyć z poezji. Jeżeli cokolwiek do mnie przemawia, to że można żyć poezją, ale nie z poezji. Bo owszem, przychodzą ci młodzi ludzie, nie że przychodzą, wysyłają swoje zgłoszenia przez strasznie trudną stronę biura literackiego. Byliśmy w związku z tym parę razy jako tak zwane osoby łowiące w połowie, czy tam, nie wiem, wyławiające. Brzydko się to nazywał selekcjoner. Nie lubiłem tej nazwy. Bo jak mi się słyszy słowo selekcjoner, to mi się przypomina Andrzej Strelał i wszystkie mecze, które przegrał. A przegrał dwa i pół eliminacji. Żaden polski trener tyle jeszcze w piłce nie przegrał. Dlatego dla mnie jest to kwestia taka, że to jest zwyczajowe. Jedni ludzie robią biżuterię, robią sobie strony, inni piszą wiersze. Tych tak nie sprzedadzą jak biżuterii. Więc muszą się gdzieś z tym zwrócić. Czasem się zwracają do biura. I czasem rzeczywiście z powodzeniem, bo z tego połowu było wiele dobrego, jak myślę. No i tyle. On nic dodać, nic ująć właściwie. No nie, ale przez, że tak powiem, wasze ręce przeszło już ilu tych ludzi na warsztatach? To już pewnie setki będą, nie? Setka? Przeszła przez warsztaty, czy jeszcze nie? No możliwe, całkiem możliwe. No oczywiście niektórzy jakby szybko kończą swoją przygodę z literaturą. Często słusznie. Często słusznie. Ja to najbardziej lubię takich, którzy zostają czytelnikami. To jest bardzo, bardzo piękna, zanikająca sprawa. Natomiast no, z kilkoma osobami się tutaj na przykład widzimy i rzeczywiście ma to jakiś sens. Ten moment zawieszenia jest, ponieważ ci, którzy puszczają, jeszcze nie wiedzą, że mają puścić. Ja mam tutaj napisane, że bez kolejnego pytania mają puścić. Ale oni nie czuwają, oni tylko tam coś psykają w tym sobie okopie. Dlaczego nikt nie puszcza, kiedy mam puścić? Roman Honet nazywany jest księciem polskiej poezji. Kto się choć trochę poezją polską interesuje, na pewno Romana Honeta świetnie zna. Jego poezja to jest taka poezja, która w zasadzie nie podejmuje żadnego dialogu ze współczesnością. To jest taka poezja, która nie wychyla się w kierunku ani jakiegoś awangardowego teraz, ani takiej współcześnie przez nas przeżywanej rzeczywistości. Jeżeli szukać tutaj jakichkolwiek tradycji, to mi się wydaje, że można by było popatrzeć, nie wiem, na przedwojenny katastrofizm, prawda? Tam też jest ten katastrofizm, taki katastrofizm ponadczasowy, można powiedzieć. Optymizm w liryce nie opłaca się. Moim zdaniem nie opłaca się i nie jest na miejscu. Miejsce optymizmu jest w życiu codziennym, w codziennych działaniach. Miejsce optymizmu jest w prasie kolorowej, w popularnych serialach. Tam jest miejsce na optymizm. Liryka jako akt twórczy, pisanie jako akt twórczy ma być dowodem tego, za czym stanęło cierpienie, za czym stanął ból, a nie za czym stanęła nadzieja na lepsze jutro, na lepszą przyszłość. Nie jest to poezja dekadencka. Są tam też jakieś takie błyski, brokaty,
dzięki temu wydaje nam się, że widzimy te wszystkie rzeczy. On jest bardzo sugestywny w objawianiu nam, czytelnikom, swoich obrazów. Jego wiersze, jakie napisał na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, koncentrują się wokół dwóch takich dominujących osi. Jedna to wizyjność, wyobraźnia, ucieczki, wydawałoby się ucieczki od świata realnego w stronę świata wyobrażonego, który jest złamany jakimś surrealizmem, równocześnie językową świadomością. A z drugiej strony, przez cały czas, kiedy obcuję się z tymi wierszami, to rzecz oczywiście nie do udowodnienia, ale do odczucia. Za tymi wierszami kryje się bardzo silne, bardzo mocne, można powiedzieć krwiste i żelaste doświadczenie świata i rzeczywistości. Można by je nazwać dziecięcym, dziecięcym w sensie pierwotnej percepcji i zarazem dziecięcym, dlatego że jest w jakimś sensie okrutne. Roman Honneth zaprojektował swój własny, bardzo spójny świat, w którym pojawiają się powracające leitmotivem rekwizyty, między innymi martwe dzieci, śmierć, krew, rozpad i rozkład. Mnie zajmuje temat śmierci, zajmuje mnie temat dzieciństwa, przy czym nie uważam, że powinno się moje pisanie od razu przez te dwa tematy, przez ich pryzmat postrzegać. No to zawsze piszę o rzeczach poważnych, zresztą kto czytał moje książki, to doskonale to wie. Dla mnie sprawa tego, co jest w liryce poważne, to jest sprawa kluczowa. Pewne tematy takie jak miłość, śmierć, rozłączenie, powrót, to są wątki i motywy nierozerwalnie związane z liryką od początku jej istnienia. Uważam, że to bardzo jest dla Ini. Kobieta wychodząca na wzgórze, jej stopy w piasku, gdy wspomina zmierzch. Krewni o twarzach zapomnianych w burzy, w zamieci dawnych rocznic falowanie ognia, pluskanie ryb składających ikrę w akumulatorze. Kobieta jest spokojna, jest naga. Podnosi z piasku ciężką, sękatą koronę, zakłada ją i płacze, bo zobaczyła ramiona. Wszystkie ramiona od początku świata wyciągnięte po nią, po miłość. Uważam, że posadzenie poety na scenie i kazanie mu słuchać to, co mają na jego temat do powiedzenia krytycy, to jest jedna z najbardziej wyrafinowanych tortur, jakie można poecie zadać. Ciężka rzecz. Ale chciałbym cię zapytać o dołączenie do biura w 2008 roku, o te dwie książki, które się szybko ukazały. Bo ty zaczynałeś z debiutem jeszcze w Łódzkim Stowarzyszeniu Baczyńskiego, prawda? No tak, w Stowarzyszeniu Baczyńskiego w 1996 roku, tak. Potem było, wydałeś coś w studium, kiedy była Biblioteka Poetów? Tak, dwie książki. Pójdziesz, synu, do piekła i serce, a potem to już mi samemu serce pękło, bo jednak może to jest teraz niemodne, ale ja miałem cały czas wrażenie, że jak wydaję własną książkę w piśmie, które sam prowadzę, to komuś innemu odbieram drogę, czy zagadzam ścieżkę. No ja muszę powiedzieć, że wtedy w tej bibliotece studium ukazało się mnóstwo świetnych książek. Między innymi twoja. Moja też, ale dużo książek też autorów biurowych, którzy tam często debiutowali. To była taka wylęgarnia talentów przez dłuższy czas, no ale niestety studium padło i potem przeniosłeś się właśnie do biura. 2008 rok i jak to odczuwasz, jak to teraz wspominasz po latach?
Znaczy dobrze to wspominam. Ja chciałem wcześniej wydać tą książkę u Ryszarda Krynickiego, no mi zaproponował termin, a książka była gotowa, bo ją pisałem 6 lat. O rok późniejszy zadzwoniłem do Artura Bursztyn. Ten facet pokazał konkretną reakcję po miesiącu. Dobyliśmy targu, podpisaliśmy umowę i było tak, jak między mężczyznami bywa. Finito. A od tego czasu minęło już ładnych parę lat, lat 7. Później się w biurze ukazywały kolejne książki, teraz najnowsza. No i właśnie, na które słowo w tym tytule trzywyrazowym kładziesz akcent największy? Na świat, czy na był, czy na mój? Wiesz, one się tak ukazały, bo może nie dopatrzyłem tego w umowie, że muszą się tam ukazać. Jacku, ja kładę akcent na te wszystkie słowa. Bo te wszystkie słowa i te wszystkie wiersze są wiersze między innymi o kobiecie, z którą byłem niezmiernie długo i zabrała mi ją jej śmierć przedwczesna. Nawet nie na Białaczkę, tyle na zespół melodyzplastyczny. W ciągu pół roku nie ma osoby. Co mnie dziwiło, jakieś tam bodleryzmy, takie pierdoły, jak czytałem, jak te baby to mówiły w telewizji, jedna i druga. Niedobrze mi się robi od takich rzeczy, od takich odczytań. Wszystko tak jest, jak napisałem. Świat był mój, teraz już nie jest. On nie jest już taki sam. Wiesz, o co chodzi? Wiem. Więc nie jest taki sam, ponieważ jest odmienny, bo brakło w nim pewnej osoby, niezmiernie ważnego jak gdyby wątku w życiu, czy elementu w życiu, czy elementu życia. Kogoś zabrakło. To jest na tej zasadzie. Nie po to, akurat tak się rzeczywiście złożyło, że masz, że możesz zadać tego rodzaju pytanie. Niemniej to nie chodzi o skandowanie, gdzie ja położę akcent. To nie chodzi o akcent. To ma znaczenie. No i jako całość to ma. To może przeczytaj po prostu. Wiersza? Wiersza. Dziękuję. W tej książce jest taki cykl wierszy pod tytułem Dla śpiącej, który przeczytam. Motto jest z Byrona. I brzmi: więc się spacerów skończył czas do późna w ciemną noc. Jabłonie. Może widzę rok, gdy szczenięta wpadały do rzeki i nie tonęły w naprężonej wodzie, rozgrzebywanie węgla przy piekarni, w nim gwiazda, widoczna wyłącznie dzięki zmrużeniu powiek, przyświęcająca tym, którzy jej nie szukali, nie chcieli oglądać. Tak jak miłość, siła, z jaką się odpycha ludzi i rzeczy, by nie przylgnęli, lecz byli w pobliżu. Tak jak my, jak trawa. Myślę, więc nie śmierć. Po prostu tak było, że tuż przed nami nagle wyrósł sad. I ja zostałem. A ty weszłaś między jabłonie. Białe jabłonie z dymu z krematorium. Miesiąc nieśmiertelnych. Miasto przesuwające się powoli wzdłuż przewróconej lampy. Psy, które wbiegły pod trawę przy wysypisku. Drży. Jeszcze pogoń przepływa przez nią. Wieczory. Marzec. Miesiąc nieśmiertelnych. Chude patyczki przywiązane do listew, by się nie połamały, to teraz wierzby. Białe zgrubienia w powietrzu. To nic po tobie. Nasz ostatni marzec. Nasz ostatni czas. Księżyc jak okręt pocięty na części. Oczy w kolorze ludzi, którzy wyszli z morza. Księżyc to była zbroja, obietnica dwojga. Jeśli znikniesz, zapomnę, tak by cię nie stracić. Dlatego nie oddycham. Dlatego nie sen. Zbliżą się znowu, rozchyli je noc.
brzegi tej wrzącej rzeki krwi, skór żyły czy błyskawice, jak zaglądanie do świecącej głowy, nasze ciała tam, kąpiące się, jakby ten, kto znał zakończenie, nie zdążył go zapisać podpaloną ręką, jakby już tak zostało mięso, mięso wszędzie. Delikatność żywiołów. Ciemność ogarnia wszystko, lecz nie dotyka niczego. Może kształt twojej dłoni, która je przecięła, zmieniło długie, przezroczyste kamienie, niższe piętra wody. Pamięta. Zima. Księżyc jako królika wprawione w kwadrat z postrebrzanego kartonu. Tam żyją ci, którzy obcinają nogi i rośnie śnieg. Każdego roku zapalam ci ogień. Wchodzę w głąb niego tak, jak wchodziliśmy do parku, gdy po każdym dniu naszym, chmurnym czy pogodnym, każdej naszej nocy wracało moje szczęście i ty. Gad. Śnieg cię odwiedza i gaśnie w twoim mieście na wąskich poręczach dla inwalidów, przed sklepem spożywczym, na twojej skórze wężu. Latarnie kołyszące się przy montowniach, księżyc jak latająca łódź świadków Jehowy, tej nocy również gasną, mózg to powoduje. Tak jak bieg do apteki, sierpniowe słońce na szybach, ręce wyplatające z bandaży uśrześciwione zwierzęta, jak ona, jej głos. Jakbyś wciąż słyszał to, co wtedy wężu. Przydarzy nam się wiele miejsc, wiele pokojów i łąk, gdzie miłość nosi czarny fartuch pielęgniarza i świecę w swojej ręce wielokrotnej, na zawsze ślepa i bezpieczna, tak? Tak. Przed twoim przyjściem taka była śmierć. Bieg robak. Mieliśmy wyjechać na Mauritius, do miast o barwie spalonego napoju, gdzie słońce splata z gwoździ swój czarny szkielet. Lub przyśniło mi się, że chcąc cię dotknąć, podałem ci rękę i wyleciał z niej robak, mózg poruszyciela. Wychylił się nasz bieg i nasze rozstanie, przeszłość. Tam się spotkamy. Nic innego nie ma. Rzeczy używane. Nie przydadzą się na nic perony, latarnie przemieniające się w szelest noży wiżących nad miastem, ani ten, kto krzyczał w głąb studni, echo przylegające do niego, gdy już nie pasowało, zużyte, otaczające cię kręgi białego dymu, jak szron lub hostie z wapna. Nic nie wraca. Chwila, która po raz ostatni zamknęła powieki. Tak być musiało, jak widzę to teraz, powieki Boga też zamknie. Z krwi wstało zwierzę, umyło się, ubrało i położyło na śniegu. W tej samej chwili światło. Miłość śpi. Miłość śpi. Gwóźdź. A lato było większe niż teraz. Wiesz. Burze. Kąpiele w spalarniach odpadów. Twój głos goniący mnie przez noc. Pijaństwa. Noce wyczekiwania. Zasnął już Bóg. Twój fartuch sztywny od zakrzepłej krwi postawił na podłodze i zaraz zeszły się dzieci. Krzyknęły o! Wbiegły do niego cicho jak do lampy. Karły i bliźnięta drążyły w popielisku tunel kolejowy i wyszarpnęły gwóźdź. Wbiłem go w twoją skroń, żeby cię przyzwyczaić do nieśmiertelności, do żaru spalonej trawy,
odrastającej teraz razem z tamtymi ostami, z żeliwnym świerszczem na dłoni, z przesuwającą się ziemią, teraz już nad tobą. Dziękuję. U góry, a tutaj obok całkowicie żywy i trójwymiarowy Filip Zawada. Filipie, ile ty książek już wydałeś w biurze? Między 2 a 18. Może to nie jest dokładna liczba, ale... ale mniej więcej, ale zgadza się to na pewno. A ostatnia książka, nie ostatnia, najnowsza, bo czy ostatnia to się zobaczy, mam nadzieję, że nie. Pod słońce było, która wyszła niedawno w Biuro Literackie Wrocław 2014, świeżynka. Książka prozatorska, ale w zasadzie nie chcę powiedzieć powieść w powieści, ale opowieść w opowieści. Jak te dwie części się łączą? Opowieść, opowieść. No, jakby ciężko mi jest opowiadać o tej książce, bo ciężko jest opowiadać o czymś, co toczy się oczywiście w tej książce. Ta książka opowiada o tam kilku rzeczach, które przydarzają mi się w życiu. Opowiada o narodzinach mojego dziecka, o budowie domu, przesadzaniu drzew, szpitalu wariatów, jakby nie wiem tam czym jeszcze, ale to są chyba takie główne wątki, strzelanie z łuku. To są takie główne wątki tej prozy. I to jest książka, która jest oparta na faktach. Nawet można powiedzieć nawet na faktach autentycznych. Ale ona jest tak bardzo na tych faktach oparta, czy tak troszkę? Wiesz co, właśnie jeżeli chodzi o fakty, to jest różnie to naprawdę bywa, ponieważ ja uważam, że ona jest oparta na faktach, natomiast moja żona, jak ją przeczytała, powiedziała, że wszystko zmyśliłem. Więc ciężko jakby mi jest opowiedzieć, no ale mówię, no przecież pamiętasz, takie były dialogi, tak to wyglądało. Mówi, tak, 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 ale ja uważam, że to nie jest prawda. W związku z tym jakby to jest właśnie, to są właśnie jakby te fakty. Są też pewne różnice między kobietą a mężczyzną, możliwe, ale tak ogólnie wyglądają fakty w dorosłym życiu, ale nikt nie stara się tego traktować poważnie, a tak rzeczywiście moim zdaniem jest. Myślę, że nie zdradzę za dużo, jeśli powiem, że ta książka jest literacko w jakimś sensie bardzo interesująca przez pewien koncept, nie tylko przez to, ale przez pewien koncept, ponieważ główny bohater prowadzi liczne rozmowy, ale postanowił, że nie będzie mówił. W związku z tym te dialogi wszystkie to są w zasadzie jego milczenie lub myśli i głosy innych ludzi, którzy z nim rozmawiają i mówią do niego jak do ściany, co jest literacko trudnym bardzo zadaniem, ale wyobrażam sobie, że w życiu jeszcze trudniejszym. W życiu jest w ogóle trudniejsze to zadanie ze względu dla osób, które są gadułami, a ja ogólnie należę do takich osób, które rzeczywiście gadają, ale przede wszystkim niemówienie uczy tego, że można słuchać innych osób. No, oczywiście to jest banalne, ale okazuje też się to, że można słuchać głupot i te głupoty nabierają, jakby stają się w takim jakby innym kontekście też to wszystko, ale też można słuchać dziecka, co jest jakby rzeczywiście dosyć dużym problemem, ponieważ dzieci zwykle nikt nie słucha, bo po prostu dzieci nie mają nic do powiedzenia, mają tam siedzieć cicho i tyle. Teraz może więcej już osób słucha, ale pamiętam, że no nie wiem, mnie tam, nie wiem, dziadkowie słuchali, ale jak wspominam moich kolegów, to z dzieciństwa to rzadko który rodzic ich słuchał, bo polegało to tylko na tym, że ma się siedzieć cicho i nie przeszkadzać.
Ja postanowiłem, że będę słuchał tego mojego syna. Mój syn zaczął bardzo wcześnie mówić, bo zaczął mówić jak miał rok i to tak, że takimi naprawdę składnymi zdaniami. I wierszem. Nie, wierszem nie, ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jest dobrze, że mamy na imię i na nazwisko tak samo, z tego względu, że jest to również jego książka. No i za tą książkę przez cały czas odpalam mu jakieś po prostu, wiecie, no, klocki Lego. Tantiemy w klockach Lego. Tam się jeszcze pojawia Marcel. Czy doszedłeś do tego, co się stało z Marcelem? Dlaczego Marcel zanikł? Nie, to jest... Marcel był dzieckiem moich sąsiadów, ponieważ akcja tej powieści toczy się na wsi. I Marcel, ponieważ wiedziałem, że to moje dziecko się pojawi za jakiś tam czas, więc Marcel uczył mnie, jak sobie z tym dzieckiem poradzić. Jako dziecko oczywiście. No i później... Wiesz co, bo to jest tak, że ludzie się przywiązują do tego, że na przykład jak się ma przyjaciela, to musi to być przyjaciel przez całe życie i co się z nim dzieje i cały czas kroczysz z nim i tak dalej. Mi się wydaje, że ludzie są bardzo interesowni i po prostu są na tyle blisko, na ile są potrzebni. I moim zdaniem jest to w porządku, bo po prostu byłoby to nie do zniesienia, gdybyśmy po prostu cały czas siedzieli sobie na głowie i na kupie i udowadniali, że jesteśmy przyjaciółmi czy nieprzyjaciółmi. Marcel się pojawił, spełnił swoją rolę jako nauczyciela dla mnie i teraz pewnie... Wicher dziejów wywiał go z piaskownicy. Tak, wicher dziejów pewnie wywiał go do szkoły. Jak to zwykle bywa w tym smutnym życiu dziecięcym, że w którymś momencie trzeba iść do tej koszmarnej szkoły. Wspomniałeś o swoich dziadkach, którzy cię słuchali. W środku Pod słońce było jest wewnętrzna opowieść, w zasadzie tak bardzo ładnie wyodrębniona graficznie, bo to jest nie tylko inny druk, ale ona jeszcze ma obie okładki. To jest taki zeszyt. Proszę, to jest zeszyt, w którym została spisana. Ma też tylną okładkę. Tak, jest to książka w książce i to książka, którą chciałem napisać jakby o moich dziadkach i chciałem się jakby trochę z tą sytuacją rozliczyć, bo dla mnie to była bardzo istotna rzecz, dlatego że w ogóle instytucja dziadka i babci jest bardzo instytucją istotną i w plemionach na przykład indiańskich było tak, że babcia odpowiadała za na przykład rozwój duchowy dziecka. I no to wiadomo, bo była najstarsza, najmądrzejsza i to było bardzo istotne. I teraz babcie, które chodzą tam na fitness, Calanetics i chodzą do pracy, no ma jakby jest problem oczywiście taki dziecięcy, czym jakby tym dzieciom zastąpić tą babcię. No i wydaje mi się, że babcia jest niezastępowalna, no i dlatego te dzieci teraz może są takie momentami też kulawe i czegoś im tam brakuje. No. Kulawe to chyba z braku Canaletics-u. Tak, i zbyt dużej ilości szkoły. A czy można cię prosić o przeczytanie? Czy można mi prosić o przeczytanie? Pewnie, że można mi prosić o przeczytanie. Otóż ciężko jest czytać coś, co jest całością i tak nagle ze środka trzeba coś wyrwać i przeczytać, więc przeczytam taki kawałek ze środka wyrwany. Jest to moment, taki wstęp tutaj zrobię, że w którym ja już nie mówię, a podróżuję z moim synem w poszukiwaniu sensu życia. Od momentu, kiedy przestałem używać słów, minął rok. Od tego czasu nasza rodzina zaczęła okazywać sobie miłość przez uważność. Mamo, dzisiaj połamałem 2 balony. Czym je połamałeś? Przytulaniem. Doszliśmy wszędzie tam, gdzie mogliśmy dojść piechotą, dlatego coraz częściej zaczęliśmy jeździć PKS-em. Przed odjazdem z dworca nie mogłem przestać patrzeć na żegnającą się parę głuchoniemych zakochanych. Szyba autobusu nie stanowiła dla nich żadnej przeszkody w komunikacji. Jak się okazuje, szyby nie są ograniczeniem dla słów.
Za głuchoniemym chłopakiem, który w pośpiechu wymachiwał ostatnie słowa, wisiał plakat informujący o tym, że można zasięgnąć konsultacji u wróżki, która przyjechała z Warszawy. Zawsze mi się wydawało, że wróżki są z bajki. W autobusie pasażerów poznaje się znacznie szybciej niż gdzie indziej. Większość osób zdążyło się zapoznać nawet po imieniu. W podróży nigdy nie jest się anonimowym. Tym razem PKS jest pełny małych, nieradzących sobie ze wstrząsami dzieci. Mamo, zobacz, co za nią? Mirek, dawaj worek. Mamo, a Łukasz patrzy na to. Nie patrz się, dawaj jakąś chusteczkę. Mamo, a Łukasz się wysmarkał w ostatnią chusteczkę i się śmieje. Daj jeszcze jeden worek. O Jezu, zwróciła jeszcze dwa buraki. To serce, powiedział bardzo cicho Łukasz. Mówił szeptem, bo nie chciał denerwować mamy. Ciszą dzieci okazują troskę o dorosłych. Tato, a buraki mają serce? Potrząsam ramionami na znak, że nie mam pojęcia, przynajmniej w tym momencie. Tato, jestem głodny. W weekend przed zachodem słońca największy tłok w hipermarkecie Tesco jest na stoisku z kocim jedzeniem. Może o czymś nie wiem, z lot czarownic czy co? Idziemy dalej. Na regałach z mięsem znajduje się pasztet Dodo. Z tego, co się orientuje, archeologiczna rekonstrukcja tego ptaka została zrobiona z niewielkiej kości, jaka się po nim zachowała. Nawet nie do końca wiadomo, czym ów ptak się żywił. Jak widać, pasztet można zrobić ze wszystkiego. Tato, jestem głodny. Archeologia to już archeologia. Tato, jestem głodny. Filip nie mógł się zdecydować na nic zimnego, bo wybór był za duży dla małego dziecka, więc poszliśmy zjeść coś do ciepłego. Na drzwiach restauracji przeczytałem napis: dla wiernych klientów śniadanie gratis. Sekta jedzeniowa? Pomyślałem i nie dałem po sobie poznać, że to zrobiłem. Wszystko należy przełknąć. Po powrocie do domu Filip stwierdza, że po jedzeniu należy mu się deser. Nikt w podręcznikach dotyczących rozwoju dzieci nie napisał, co zrobić, kiedy dziecko po raz setny prosi o orzeszka, którego nie ma. Zmęczeni zasypiamy na kanapie. Orzech, mamo, mój orzech wypadł. Gdzie? Pod kanapę. Nie miałeś żadnego orzecha, to był sen. Miałem. Nic nie miałeś, śniło ci się. Udowodnij. Po tym nieoczekiwanym alarmie długo nie mogę zasnąć. Co ja robię? Po co? Dlaczego wciągam w to dziecko? Czy to, co robię, można nazwać usadkowaniem się? Czy jest nim rozglądanie się? Czy można ustatkować się w inny sposób niż przez siedzenie na kasie w hipermarkecie? Czy kiedy się wypłynie statkiem po to, żeby nie siedzieć na kasie, to będzie można wrócić? I jeżeli okaże się, że można, to czy nie będzie się za starym? Za starym na to, żeby dostać pracę na kasie? Pracodawcy boją się starych ludzi, boją się, że szybko przejdą na emeryturę. Starzy ludzie boją się emerytury, dlatego chcą szybko się zestarzeć i umrzeć zaraz po tym, jak skończą pracę na kasie. Dlaczego wciągam w to dziecko? Jeżeli zwątpienie w chwilach zwątpienia jest tak duże, że trzeba się zastanawiać, czy w ogóle istnieje, to tatusiu, na śniadanie chciałbym tosta i miękką herbatkę. Co może znaczyć miękka herbatka? Herbatka z wodą. Jeżeli zwątpienie w ogóle istnieje, to tylko w danym momencie. Język przyszłości staje się automatycznie językiem przeszłości. Dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że na mojej rozpisce mamy godzina 23 minuty, na moim stoperze mam godzina 7 i 14 sekund. Wygraliśmy ten wyścig, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Marta Podgórnik, Roman Honet, Filip Zawada. Dziękujemy Jacku, dziękujemy Państwu.